Kłania się Marcin Daniec. Całej ekipie Zaksy z całego serca życzę zdobycia Pucharu Europy. Dedykuję Państwu moją wersję Kochanków z Werony. Jula, Romek, czemu ty jesteś, Romek? Strzeliło jej, a kim mam być? Kimże ty jesteś, że tak nocą osłonięty wdzierasz się w moją samotność? Chyba naćmana, byłem tu 100 razy. Jula, z winem przyszłem. Matka moja mówi, że nasz związek to majzelsjans. Jula, czy mam odejść niezaspokojony? Dziś nie pójdziemy na maksa? 3 słowa, Romeczku, nim powiem dobranoc. Nie będę się truła. Dzisiaj się liczy tylko zaksa. Kłania się Marcin Daniec, całej ekipie zaksy. Dzisiaj tylko liczy się zaksa. Zaksa zdobywa klubowe Mistrzostwo Europy, czyli zdobywa i triumfuje w Champions League. Mówię te słowa ze studia w Londynie, Adam Lis dla Radia Sport Polonia. Wielki sukces w piłce siatkowej, klubowej piłce siatkowej. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zdobywa jako drugi w historii polski zespół Ligę Mistrzów. Pierwszym była drużyna Płomienia Miłowice. To właśnie w niej grający reprezentanci polscy w tej drużynie i bez wątpienia mistrzowie tej drużyny, którzy zdobyli, jakby nie patrzeć, klubowe Mistrzostwo Europy, pokazali, że naprawdę stać ich na bardzo wiele. To był 78 rok, a więc dokładnie 43 lata temu. To wtedy zespół Płomienia Miłowice jako pierwszy zdobył Puchar Mistrzów w siatkówce mężczyzn. I to był wspaniały sukces tej drużyny. Wspaniały sukces drużyny, która zwyciężyła, mając w składzie takie, a nie inne gwiazdy, jak chociażby Ryszard Bosek, Waldemar Wspaniały czy Wiesław Gawłowski. Dzisiaj tych wspaniałych triumfatorów Ligi Mistrzów, czyli Zaksy Kędzierzyn-Koźle, która przełamała hegemonię w ostatnich latach włosko-rosyjskich drużyn, bo tak to trzeba powiedzieć. Ostatni triumf 18-19 Zusine Luba Cvitanova pokonuje w finale Zenit Kazań. Właśnie Zenit, drużynę, którą pokonała drużyna Zaksy w drodze do finału. A Zusine Luba Cvitanova w walce do półfinału. Tutaj dzisiaj w Weronie zakończono sezon 20-21 Champions League, gdzie naprzeciw Zaksy Kędzierzyn-Koźle stanęła drużyna Trentino Tres, drużyna włoska. W ostatnich latach triumfowały drużyny włosko-rosyjskie, albo były w finale włoskie i rosyjskie. Teraz po 2 latach, bo przypomnijmy, w ubiegłym sezonie rozgrywki zostały przerwane z powodu COVID-19. Wiadomo, pandemii, świromenii, jak zwał, tak zwał. Nasza redakcja ciągle mówi, że jest to pandemia, nie pandemia. Dlatego można powiedzieć, że w pokonanym boju w tym roku zespół Zaksy zostawił takie właśnie tuzy jak Zenit Kazań, jak drużyna Zusine Luba Cvitanova, a więc finalistów z 2018-19, jeśli chodzi o Champions League. Długo będziemy czekać, a nie wiem, czy się doczekam za swego życia, kiedy to polski zespół zdobędzie piłkarski klubowego, najcenniejszy klubowe trofeum w Europie. Będziemy długo czekać i nie wiem, czy się doczekam. A siatkówka, można powiedzieć, że Polska siatkówką stoi. 2-krotni mistrzowie świata w ostatnich latach.
Siatkówka klubowa, przypomnijmy, Asseco Resowia Rzeszów ostatni raz była w finale w sezonie 2014-2015. Skra Bełchatów sezon 2011-2012. No i to, co dzisiaj powiedział pan Marcin Daniec. Maj 2021. Ciepły wieczór, księżyc w pełni. Akcja dzieje się przy jednej z kamienic w Weronie. Przyszedł Romek do Julki, a ta nie w sosie, gadać nie chciała. Co takiego w planach miała? O tym opowie wam Marcin Daniec. No i opowiedział na początku, a więc naprawdę cieszymy się z tych niesamowitych emocji, które miały miejsce dzisiaj. No i naprawdę, no, cała Polska dziękuję dzisiaj za Aksię, bo jesteśmy dumni, szczególnie my, Polacy na emigracji. Kilka komentarzy z tweeta związanych z naszym dzisiejszym triumfem. Prawie wszystko, co mi się działo w głowie, Rafał napisał. Nie był to piękny sportowo mecz, ale wypełniony emocjami po brzegi. Zaksa ogółem zagrała średni mecz i w tym wszystkim go wygrała. I tylko to ma koniec końców znaczenie. Marcin Gałązka. Toniotti dramat. Występek zamiast występu. Kochan nic w bloku. Semeniuk osłabł i po 2,5 seta statysta. Brzmi jak scenariusz śmierci. No to jak Zaksa to do cholery pociągnęła. Otóż panem Aleksandrem, któremu liczby wróżyły poważny problem z trydenckim blokiem. Tak napisał Rafał Tomkowiak. No, komentarzy będę tutaj przytaczał wiele. Są one naprawdę ciekawe. Lata. To stanowczo za długo. Wielkie brawa i słowa uznania dla was za to, czego dokonaliście. Zasłużyliście na to w pełni. To była genialna kampania w Lidze Mistrzów, a i nam to Mistrzostwo Polski smakuje jeszcze lepiej. Polska siatkówka ma się dobrze, napisała na oficjalnej stronie Twittera drużyna Jastrzębskiego Węgla. Jastrzębskiego Węgla, która to drużyna pokonała w finale, przypomnijmy, drużynę Zaksy. Kiedy ostatnio rozmawialiśmy po tym finale Mistrzostw Polski, Jastrzębski podejmował Zaksę Kędzierzyn-Koźle, kiedy Zaksa przegrała, to mówiłem w rozmowie z Krzysztofem Kluczniok z Paryża, że Zaksa mogła ten mecz przegrać, będąc wiadomo, no, w sposób dzisiaj nawet rozmawiając z nim podczas tego finału, w sposób frajerski z Jastrzębskim Węglem, ale też można usprawiedliwić ją z powodu tego, że jednak no, sił straciła wiele w tych europejskim sezonie, w tych rozgrywkach, a jeszcze czekają, ale to już po dłuższej przerwie, praktycznie przed sezonem siatkarskim w Chinach będzie rozgrywany klubowy Puchar Świata w piłce siatkowej. No i Zaksa tam będzie nas reprezentować, więc no, kolejna okazja na to, że Zaksa może nie tylko zdobyć europejską siatkówkę, ale także i światową. No i pokazać, że Polska, po raz kolejny się powtórzę, siatkówką stoi. Kolejne komentarze związane z dzisiejszym finałem. Radio Opole, które jest z nami zaprzyjaźnione. Wielki mecz w Weronie. Zaksa mistrzem Europy. Aleksander Wielki, Śliwka w finale Pucharu Europy. 18 punktów plus 12. 40% pozytywnego przyjęcia, 30% perfekcyjnego przyjęcia, 67% w ataku, 16-24, dwa bloki. Moim zdaniem dzisiaj MVP spotkania. No i MVP spotkania, jak to napisał statystyka Jakub Balcerzak z Twittera, został właśnie Śliwka. MVP of the Champions League Volley Men, Aleksander Śliwka of Zaksa Official, standing performance in the final game. As he scored 18 points, including 16 kills and 67% of success in attack, 2 blocks and had 40% in receptions. Superfinals Verona. Aleksander Śliwka, MVP dzisiejszego meczu. To tweet oficjalny Champions League Volley.
Jeszcze może znajdziemy jakieś fajne tweety związane z dzisiejszym zwycięstwem. Więc naprawdę no, cała siatkarska Polska jest dzisiaj dumna, szczęśliwa. Czy jeszcze coś będziemy mieć tutaj związanego z naszą siatkówką? Naprawdę jesteśmy dumni, możemy być dumni. No, nie chcę być inaczej, nie chcę być inaczej. I to, co dzisiaj zrobiło zespół z Kędzierzyna, to naprawdę wielkie ukłony. Wielkie ukłony. Srejko Liścinać. To klasa sama w sobie. Przegrał mecz, jeden z najważniejszych meczów w swoim życiu sportowym. A mimo to przyszedł na wywiad do Polsat Sport. Ładnie, grzecznie daje wywiad. Dlatego właśnie to jest facet z topu. Tak to napisał Paweł Jaśkiewicz. Kolejny tweet. Wnuk, syn, były nauczyciel. No ale co najważniejsze, człowiek, który kocha siatkówkę. Kolejny Twitterowicz. Prawie wszystko, co mi się działo w głowie, Rafał napisał. Nie był to piękny sportowym, a to żeśmy już cytowali dla Państwa. No i po włosku Marta A. Calasora Camilla e alla mia squadra io, io voglio bene anche se non vince mai. Nie jestem z włoskiego dobry, ale może trochę mi tutaj pomogła znajomość łacińskiego, języka, który studiowałem. Ostatnio do mnie nie dociera, co się dzisiaj wydarzyło. Siatkomania. Kolejny fajny tweet. Co jeszcze mógłbym Wam tutaj przytoczyć? No szkoda, że jeszcze tych fanów nie było na meczu. To naprawdę wielka szkoda. Bo takie mecze i takie wydarzenia bez kibiców to są nie wydarzenia. No cóż, gratulujemy Zaksa Kędzierzyn-Koźle klubowym mistrzem Europy. No i po raz trzeci dzisiaj na koniec powiem, że Polska siatkówką stoi i niech tak będzie dalej. Mówiąc te słowa, tutaj z studia w Londynie, Adam Lis. Gratulacje dla Was. Jesteśmy z Was dumni. Wszystkiego dobrego.